No hej wam wszystkim ludziskom, jestem ponownie, to znaczy ja jestem, widać mnie, tutaj jestem, z tej strony, dokładnie w tym miejscu. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Jamci to jest, czyli Grzechu 40, na kolejnym materiale na moim skromnym kanale. Oczywiście dotyczyć on będzie bezpośrednio naszych gryzoniów, naszych sakoczułko-dupoczłaków, tak więc będę mówił troszeczkę obniżonym tembrem głosu, żeby ich znowu nie wystraszyć. Wiadomo, że one i tak się delikatnie będą bały, no bo to jednak jest trochę dziwne, nie? Żeby dorosły facet stał zaraz przy nich i jakoś tak gadał sam do siebie, no to będą dosyć takie zadziwione. Bąbelek jest bardziej towarzyski, więc on bardziej jest chętny do wychodzenia, ale z tego co widzicie tam z drugiej strony już widać. Widać co się czai. Czai się oczywiście gwiazda programu. No właśnie, dobra, zaraz postaram się je jakoś wywabić. Na dobry start, dlaczego materiał o misiach? No bo dawno go nie było, po prostu wiele osób o to prosiło, żebym znowu o naszych świnkach coś tam ponagrywał. Misiu, nie wstydź się. Chodź, misiunia. No chodź. Misio. Misio nie jest głupi, widzi, że nic nie ma, to nie wyjdzie. W każdym razie, zaraz postaram je się jakoś stamtąd wywabić. Tak czy inaczej, na dobry start, dlaczego ten materiał? Nie będzie to jakiś długi klip na miarę hollywoodzkiej, reżyserskiej wersji Władcy Pierścieni. Myślę, że bardziej taka wstawka raz na pół roku się pojawi. No bo co, no dawno żeście świnek nie widzieli, niektórzy tam prosili w komentarzach, żebym znowu na ich temat coś tam naświnioczył, więc postanowiłem tego procederu dokonać. Dobra, może dam im jakiś smakołyk, nie mam kurde warzyw, najlepiej by było jakiegoś ogórkasa dać albo jaką paprykę, to wtedy by wyleciały niczym normalnie świnioki, prosioki na żer, ale tak to czekajcie, witaminkę im dam, one bardzo lubią. Misio, miś, chodź zobacz, chodź, misiaj, misiełek, zobacz co tu mam. Zobacz, co to jest? Witaminka jest, zobacz. One lubią. Chodź, no widzicie, aparatu się trochę boi. To nie jest normalne, on tego często nie widuje. A tak, ty to bąbelek jesteś pierwszy, nie? No to chodź, jak chcesz być pierwszy, to będziesz pierwszy. Misio zobaczy, że się nie ma czego obawiać. Bąbuś. Jakie zestresowane, normalnie to tu się no takie rzeczy dzieją. A tak to widzicie. Kamery się obawiają, po prostu boją się atencji społecznej. Co się w ogóle działo od czasu, kiedy ostatnio się widzieliśmy? No bo rzeczywiście ja wiem, chyba z rok temu w ogóle ostatni materiał o świnkach nagrywałem na kanale. Myślę, że to jakoś tak niecały rok, coś ten deseń. Sporo się działo, to trzeba przyznać. Sporo jakichś tam problemów, rozterek, jak to z takimi stworzonkami? O, bąbelek, popisowy numer. On tak lubi się wspinać. Bardzo często, bo tutaj z przodu mamy z Bianką takie przeszklone, nie? I bardzo często bąbel robi coś takiego. To jest jego ulubiona poza. Jak tylko wchodzimy gdzieś do pokoju, to on momentalnie już przy szybie, już na baczność stoi, już tam czeka na jakieś pochwały, czy żeby go po główce potarmosić. Misio jest bardziej skitrany, ale to zaraz wam też będę opowiadał dlaczego. No, wybaczcie mi, że tak trzęsę kamerą, ale żadnego statywu nie mam. No dobra, trzy witaminki dla ciebie bąbel poszły. Ale misiowi też coś trzeba odpalić, nie może tak być. Musi być normalnie zapłata, garza za wystąpienie w filmie. Więc un momento, przybliżę tylko kamerę i tak to właśnie będzie. Zaraz zobaczycie misia, który spożywa. Obelek, ty nie. Miś. Chodź, chodź, chodź. Misiełek. No chodź, misiunia, no. Aż mi się z tego wszystkiego zegarek rozpiął. Goddammit, jak ja to zrobiłem. Oj, bardzo profesjonalnie. Czekajcie, muszę go sobie zapiąć. Misio dostał smakołyk, ktoś taki delikatnie bardziej pobudzony. Zaraz zobaczymy, czy uda się go teraz nieco bardziej wywabić stamtąd. Misio, no chodź. Chodź, posiadczek, chodź. Zobacz, co to jest takie smaczne. Widziałeś? No przecież wiem, że ty chcesz. Boi się aparatu. Misio, no. Misiełek. No nie może to być. Straszne rzeczy. No właśnie, tak to jest praca na żywym organizmie. Tak to wygląda praca ze zwierzętami. No chodź mi się, nie bój się, no. W bardzo dziwnej pozie sterczę, więc się nie dziwcie, że trzęsę całą kamerą. Dobra. Jeszcze jedno ci dam. Tyle się należy. To będzie dobra zapłata. Mam nadzieję, że zaraz trochę wyjdziesz stamtąd, co?
Nie byłoby głupio. Coś mu wlazło w zęby chyba. No. Ostatni smakołyk. Dawaj. No. Dobra. Poczęstowany. Może teraz delikatnie będą bardziej zabawowe. Co się ostatnio działo przez te ostatnie miesiące, jak żeśmy się nie widzieli? Przede wszystkim to, co się rzuca w oczy na pierwszy szpil. No to jest nowy domek, tak? Zupełnie inny domek. Pamiętacie ten stary? Ich domek był zdecydowanie mniejszy i przede wszystkim miał tylko jeden otwór drzwiowy. Teoretycznie zaraz obok było okienko. One tam misternie pracowały nad tym, żeby z tego okienka szybko przerobić sobie kolejny otwór drzwiowy. Pamiętacie, jak to rozgryzały? No i rzeczywiście było tak, że teoretycznie ten domek był fajny, w sam raz jak na nie. Teraz mamy taki troszeczkę większy, on się wydaje być nieco bardziej jak przystało na królika, więc może jest troszeczkę za duży jak dla świnek. Ale myślę, że nie jest aż taki fatalny. Za jakiś czas kupimy może jakiś lepszy, no ale na razie ten musi wystarczyć. Dlaczego taki? Z tego prostego powodu... O, no właśnie, zazwyczaj mają smakołyki w tej piłeczce. To Bąbel już się do niej dorwał, ale słyszy, że nic nie grzechocze, to już się tam nie będzie interesował. On to jest nie głupia świnia jest, on to wie co. Co po prostu o co idzie. No, tak czy inaczej, będę sobie dalej ględził. On tam będzie buszował w zbożu. Więc dlaczego taki domek? Po pierwsze dlatego, że tam były jedne drzwi, więc często się zdarzało tak, że jedna świnka w tych drzwiach siedziała, albo spała, leżała, druga chciała wskoczyć. No i to budziło konflikty, no bo w tym momencie no to wiadomo, że po prostu przetarmosiły się przy tych drzwiach, potem ktoś tam kogoś chapnął, były piski, skowyty. Teoretycznie pracowały też nad tym okienkiem, żeby je tak poszerzyć i nawet był taki epizod w pewnym momencie, że Misiek, widząc, że Bąbel siedzi w drzwiach, to spróbował chycnąć właśnie przez to okno. I efekt był taki, że się w tym oknie normalnie zaklinował, jak misio puchatek, dosłownie, zamiotkiem. I to wyglądało super, bo taka tłusta dupa z tego okna wystawała. To było świetne. No i tylko tak ruszał tymi łapkami, przebierał, żeby się jakoś wydostać, nie bardzo umiał. No w końcu jakoś się tam przesmyrgnął. Tak czy inaczej po tej akcji uznaliśmy, że no już tak dłużej być nie może i musimy zainwestować w coś innego. No bo przecież mogą sobie krzywdę w ten sposób zrobić, nie? Dlatego też kupiliśmy domek większych rozmiarów z dwojgiem drzwi, co jest idealnym rozwiązaniem. Naprawdę, jeżeli wy macie taki problem, że tam świnki się jakoś kłócą, dogryzają sobie, no to jest idealne rozwiązanie, dlatego że no... Jak jedna świnka siedzi w jednych drzwiach, to druga chce wejść do domku, idzie sobie do drugich drzwi i nie ma konfliktów, nie? Więc to jest akurat super. Teoretycznie też były jeszcze takie rady od naszego weterynarza, żeby być może spróbować po prostu dwóch małych domków. Tak, że jeden domek dla jednej świnki, drugi domek dla drugiej świnki. Ale to rozwiązanie z doświadczenia powiem, że nie wyszło, dlatego że próbowaliśmy swego czasu, zresztą wam już kiedyś o tym mówiłem, że oczywiście oba prosiaki, no świnki jak to świnki, one mają własny rozum i dla nich wydawało się racjonalne, że drugi domek to jest taki wakacyjny, więc od czasu do czasu można do niego wejść. Natomiast ogólnie sprawa rozchodziła się o to, że obie starały się na siłę skitrać w tym jednym, więc też to do końca nie wypaliło. Obecne rozwiązanie uznałbym za częściowy sukces, to znaczy jest po prostu niegłupie i działa, a skoro działa, no to jest jak najbardziej, powiedziałbym, słuszne. Druga kwestia, co z misiem? To też pewnie takie nurtujące was pytanie, dlatego że misio wiadomo, że cały czas narzeka na to zdrowie. Gdyby tak, ja nie wiem ile one już czasu u nas są. O, będzie granulacik, to będzie akcja normalnie hardkorowa jak na grzybobraniu. Misio, jeszcze ty byś mógł coś powiedzieć. Nie wstydź się, powiedz, limeryk jakiś zapodaj albo rebusa chociaż. Sienkiewicza, pana Tadeusza czy coś. No nie no, misio ewidentnie boi się kamery. Nawet trochę senny jest, mi się wydaje, że już go tam pchełka szuka. Za niedługo będzie spał. No, przed nagrywaniem, żeśmy je wypuścili na pokój, to sobie trochę pobiegały, to rzeczywiście może być delikatnie zmęczony. W każdym razie, Misiek strasznie lubi biegać. To jest w ogóle takie bardzo różne, jeżeli chodzi o te dwa prosiatki, dlatego że Bąbel trochę tam coś pohasa i tyle. Bardziej często chodzi, natomiast Misiek jest torpeda. On to po prostu po całym domu jak taka rakieta zapieprza w jedną i w drugą. Strasznie lubi biegać. Śmiesznie się na to patrzy, jak on tak zaiwania. Tu w jedną, tu w drugą, tu coś okrąży, tam gdzieś wyskoczy, tutaj pod coś wskoczy. No lubi po prostu się tak pościgać. No ale do rzeczy. Co z Miśkiem? Co z jego zdrowiem? Ogólnie powiedziałbym, że w normie. To znaczy, no nie jest jakoś potwornie dużo lepiej, ale też nie jest gorzej i to jest dobre. U weterynarza byliśmy 1000 razy przez te lata, jak u nas są. Ile one u nas w ogóle są czasu?
no nie wiem, z półtora roku chyba? Myślę, że tak. Coś w tych okolicach. Bianka by dokładnie wiedziała, ja już tam do końca nie pamiętam. W każdym razie, do czego zmierzam? Od czasu, kiedy się u nas pojawiły, Misiek zawsze na to zdrowie delikatnie narzekał. Zawsze kichał, zawsze gdzieś tam trochę kaszlał. W pewnym momencie już była taka podbramkowa sytuacja, że mówiłem wam o tej sytuacji, że on się już praktycznie nie ruszał, był skitrany w rogu, taki apatyczny, wyzbyty życia, skitrany w rogu klatki, no i nawet nie patrzył na oczka. W pewnym momencie go szturchnąłem ręką, a on się przewrócił jak kłoda, no to już wiedziałem, że jest bardzo źle. No i żeśmy go odratowali, natomiast ogólnie gdzieś go tam zawsze te choróbska szukają, to znaczy bardzo często jest zakatarzony. Niektórzy z was pisali poradę, myślę nawet nieuszczypliwie, tylko tak po prostu, żeby pomóc, że być może Miśka warto by było uśpić, żeby się nie męczył, no bo jeżeli cały czas jest chory, to dla niego też nie jest przyjemne życie. No ale nie, tak źle to akurat nie ma, spokojnie, o to się martwić nie musicie. Misiek nie jest tak chorą świnką, to znaczy, no ten katar ma, tak, bardzo często. Czasem się czuje trochę lepiej, czasem trochę gorzej, teraz akurat nie ma za specjalnie kataru. Natomiast bąbelek, dopuść misia do granulatu. No właśnie. Misiu. Ach. Misiu bardzo lubi jeść w domku. No, w każdym razie, do czego zmierzam? Katar często mu się pojawia, natomiast to jest tylko katar, więc to nie jest tak, że ona się jakoś bardzo ta świnka męczy, bo normalnie sobie funkcjonuje. No. Bąbelek trochę niezadowolony z czegoś. To jest dopiero akcja. Bąbeluś, ja dla ciebie herbatkę mam, to się tak nie napychaj tą wodą, dobre? No. On to... Bąbel strasznie dziwnie pije, bo ogólnie Misiu tak sobie delikatnie dziubie tej wody. Tak naprawdę subtelnie bym powiedział, jak taki szlachcic. Natomiast bąbel to... Bąbel to je bąbel, nie? Bąbel to je bąbel. Jak pije, to po prostu cały jest w tej wodzie umorusany. Z całej brody mu kapie. No, natomiast Misiek, powiedziałbym, no ten katar go gdzieś tam męczy, ale ogólnie jest zdrową świnką. Nie można powiedzieć, że jest jakiś bardzo mocno schorowany, czy że bardzo nieprzyjemnie się czuje. No bo normalnie sobie funkcjonuje, cieszy się, popcornuje, biega, piska. Tylko po prostu ten katar. Do weterynarza też jeździliśmy strasznie dużo, strasznie często, żeby to zwalczyć. Badaliśmy go na wszystkie możliwe strony świata, na wszystkie możliwe sposoby, żeby ustalić, co to w ogóle za wirusy są, dlaczego go tak nękają. No i powiem wam szczerze, nawet pod względem właśnie różnego rodzaju pyłków, różnego rodzaju być może uczuleń, no ale wyszło na to, że no nie bardzo, że to nie są uczulenia. No i tyle, no i taki jego urok. Ostatecznie to usłyszeliśmy od weterynarza, że taki jego urok, że po prostu w tych momentach, kiedy się czuje gorzej, kiedy widać, że jest delikatny nawrót tego kataru i tej choroby, no to coś na wzmocnienie i po prostu jakieś tam delikatne leki, żeby mu to nie siadało na żołądek. No a tak to ogólnie sobie funkcjonuje, jakby nigdy nic. Inna kwestia jest tej natury i maści, że jakby tak podsumować, te wszystkie wydatki, te wszystkie razy, kiedy byliśmy u weterynarza, te prześwietlenia, jakieś tam komory tlenowe, bo faktycznie jak był mocno chory, no to już go tak trzeba było ratować bardzo mocno. To na samym początku było, jak żeśmy go przygarnęli, to wtedy takiego wirusa załapał bardzo, bardzo mocnego. No ale to już dawno było i nieważne. W każdym razie, gdyby to wszystko podsumować, to myślę, że spokojnie na jego zdrowie poszło ze 3000 zł. Na zdrowie ich obu, no bo Bąblowi też tam czasem się zdarza. Chociaż on akurat jest bardzo zdrową świnką, więc on to nie ma takich problemów zdrowotnych. No ale Misio sobie jakoś radzi, z tego co widzicie, no nie wygląda na chorą świnkę, nie? Więc też bez przesady, no bo jednak widzicie, że tak źle nie jest. Kolejna kwestia to niestety jest taki problem. Dobra, spróbuję teraz wybawić tą herbatką. No i może teraz coś się będzie działo ambitnego. Co to jest? Pa, ba, ba. To jest ludziska, herbatka, żeby wam nie skłamać. To jest taki napar z ziół. Też nam właśnie weterynarz... Czekajcie, muszę dobrze ustawić, żeby nie było, że się przewróci. Też nam weterynarz zaznaczyła, że takie napary z ziół można świnkom dawać, że bardzo podobno lubią. No, jak tylko bąbel szczai, że coś takiego tu leży, to zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Dla niego to jest jak narkotyk. No. Misiu tak średnio. Misiu tam podziabie trochę tak z 8 razy i pójdzie, nie jest jakiś strasznie zafascynowany takimi herbatkami. Natomiast bąbel to jest szatan pod tym względem. Bąbel to dla niego świat się kończy, ma klapki na oczach i jak się dowali do takiej herbatki, to po prostu offline. Aż mu trzeba wyrywać, żeby wszystkiego nie wychlał, bo naprawdę brzuszek by się zapełnił aż po waflu mocno fest. Więc on strasznie jest fanem herbat. No, ale to jest akurat wyciąg z szałwii. Z różnych ziółek takie herbatki można robić, zwierzętka bardzo lubią.
I to było właśnie takie poradzenie od naszego weterynarza. O, zobaczcie, jak tylko strzai, to będzie ostra jazda. No, no i bąbel. Bąbel już tak będzie przez najbliższe 5 minut. No może, chyba że kamery się jakoś zestresuje, to może wtedy odejdzie, ale tak to już cała broda będzie mokra. W każdym razie, to była taka porada od naszego weterynarza, że świnki bardzo lubią takie herbatki, że są zdrowe, dobrze wpływają na trawienie, żeby spróbować dawać. No i faktycznie bardzo lubią. To widać. No, misiek też lubi, ale no nie ma takiego szału, a bąbel to po prostu jak torpeda. On leci do tego i dla niego już świata nie ma, więc widać, wdał się w ojca. No, takie to ciekawostki. To, co przed chwilą im dawaliśmy, to też były takie witaminki. Teoretycznie też nie do końca takie dobre, dlatego że weterynarz nam je odradzał. To są takie chrupkowe witaminki, bodajże witamina C, z tego co pamiętam, chyba? Jakoś tak. No, ale po prostu to nie jest takie idealne, bo w składzie nie do końca wiadomo, ile taka jedna kuleczka ma tej witaminy w sobie, nie? I też nam to weterynarz trochę odradzał. On bardziej zalecał inne. Tylko że problem polega na tym, że tych innych to z kolei... Widzicie, jaką ma brodę mokrą? No właśnie. Oj, bąbel, bąbel, ja to nie wiem. Czekajcie, kadr zmienimy. Jak było. No i co, bąbeluś? Misio też trochę dostanie, czy wszystko wypijesz? Nie no, wszystkiego nie wypiję, rzecz jasna, byśmy mu zabrali, bo to też nie można przesadzać. Teraz se może trochę ziółkiem przekąsi. No i zaraz poleci dalej z piciem. Tak czy inaczej, weterynarz niby tam zalecał jakieś inne witaminki, tyle tylko, że problem polega na tym, że one tych innych witaminek nie chcą jeść, więc no, no wmuś takiej śwince. No, jak to jest jeszcze płynne, to można jakąś strzykawką próbować wmuszać i też próbowaliśmy swego czasu. Natomiast jak to jest stałe, no to no nie zmusisz fizycznie, no bo nawet jeżeli wciśniesz do pyszczka, no to po prostu taki bąbelek to potem wypluje. Znaczy bąbel to jeszcze w miarę lubił, ale misiek na przykład w ogóle nie chciał, więc no, jest jak jest, tyle w temacie. Tak czy inaczej, witaminki też im podajemy, bo pomimo tego faktu, że staramy się, żeby miały bogatą dietę, ziółka, warzywa i tym podobne, no to jednak trzeba zauważyć, że no pewne dieta ogólnie takiej świnki ma pewne niedobory, jeżeli chodzi o witaminy, więc zawsze trzeba uzupełniać jeszcze pewnymi suplementami. Tym bardziej, że to są gryzonie, no zobaczcie na to, no. To jest ściana tego wybiegu, no to widać, że ząbki pracowały, no może tak nie złapię ostrości na tym, bo aparat to aparat. Złapiesz? Może łaskawie? Nie. No to nieważne. Musicie mi wierzyć na słowo, że faktycznie mocno jest to pogryzione. W każdym razie ząbki pracują na drewnie. No i ogólnie... Bąbel, bo ty zaraz wleziesz do tej miski. Ząbki pracują na drewnie i ogólnie ząbki się łamią, jak nie ma witamin. I to jest wielki problem. Swego czasu mieliśmy taki problem, że zarówno misio, jak i bąbel były szczerbate. No ale to też taki ich urok. Akurat takie gryzonie mają to do siebie, że te zęby potwornie szybko im odrastają. To nie jest tak jak u człowieka, więc jak nawet miały złamane, no to powiedzmy, to jest torpedowe. Ja naprawdę się dziwię, jak szybko potrafią zęby rosnąć. Ale kilka dni i mają nowe. To nie wiem, ze 4 dni i już normalnie im odrosły, więc grubo. No ale też na to trzeba uważać, no bo jednak nie powinny się tak te ząbki, powinny się ścierać, ale nie łamać. Jak się łamią, no to jest źle. To właśnie znaczy, że tych witamin jest trochę za mało. No ale staramy się, żeby ich było dużo. Może zaraz postaram się miśka wziąć trochę na ręce, żebyście też go zobaczyli na tym filmiku, bo tak to widzę. Creme de la creme, bąbel Pavarotti, normalnie prima ballerina, mistrz pierwszego kadru, a misiek spierdaczył i tyleś go widział, człowieku. No ale co zrobić, tak też czasem bywa. No i co jeszcze takiego ciekawego można powiedzieć? Ostatnio takie kocyki im dajemy. Znaczy tu jest akurat taki drewniany mostek i to jest przykryte kocykiem. To jest akurat kocyk niewielki. No co, bąbeluś? No co? No ty. Tej świnioku, ty. Więc o czym to mówimy? O tych kocykach. To jest akurat taki mały kocyk, ten czerwony, co go widzicie w tle. Natomiast staramy im się też do tego wybiegu takie większe kocyki dawać. Tu jeszcze mają taki, no też taką alanorkę. No tam kuweta, wiadomo. No ten wybieg jest taki całkiem sporych rozmiarów. Może jeszcze go kiedyś nawet poszerzymy. Ale i tak mało tu miejsca nie mają. Jeszcze no staramy się je sukcesywnie, systematycznie wypuszczać, żeby też po domu trochę połaziły, pobiegały. Co ciekawe, akurat w tym zakresie, to jest też śmieszne, jak się świnki potrafią od siebie różnić. Że akurat w tym konkretnym zakresie to bąbel jest bardziej bojaźliwy od misia, bo bąbel trzyma się tylko i wyłącznie tego pokoju, gdzie one mają wybieg. Nigdy nie zdarzyło się tak, no może zraz, ale ogólnie nie wychodzi poza ten pokój i jak dociera do drzwi, to bardzo szybko wraca.
Natomiast misio to jest obieżej świat. Dla niego nie ma granic. On jak pójdzie w świat, on to może cały dom zwiedzać. To jest po prostu... Aż go trzeba pilnować, no bo wiecie, żeby kabli nie pogryzł. Więc no, tak się to od siebie potrafią różnić. I takie kocyki im dajemy, nieco większe staramy się dawać, bo one strasznie się w tym lubią zagrzebywać, wiecie. Tak się wczołgają pod niego i tak się otulą po prostu, że nawet ich nie widać. W szczególności właśnie misiek lubi uskuteczniać takie rzeczy. On to się potrafi dosłownie jak rolada wołowa zawinąć, że nawet nie wiadomo, gdzie on leży, nie? Aż się czasem martwię, czy się nie udusi tam, bo nie wiem, skąd on tam tlen bierze, no ale, ale lubi w takich kocykach siedzieć. Tylko, że widzicie, mamy jeszcze jeden problem ze świniokami. Może też zmienię kadr tak troszeczkę jakby z pośluza, jak to moja babcia mówiła. O, takie coś w pełnej okazałości. Więc ludziska, mamy inny problem teraz ze świniakami. Problemy zdrowotne, powiedzmy, że tak delikatnie przeminęły, no bo się tak w miarę ustabilizowało, to znaczy misio cały czas tam na coś narzeka, ale to są tylko te górne drogi oddechowe, nic poważnego, jak mawia nasz weterynarz, a raczej weterynarz świnków. Natomiast jeżeli chodzi o relacje między nimi, to niestety mamy spore problemy. Niby to i tak nie jest tak źle, jak może być, bo tam ludzie piszą gdzieś na forach i się wypowiadają. Weterynarz też to zwykła często powtarzać, że ogólnie to ze świnkami bywa bardzo ciężko, bo one są zwierzętami stadnymi, nie trzyma się jednej świnki nigdy, bo one zawsze chcą siedzieć co najmniej w parach. Bardzo się męczą jako stworzonka, kiedy są pojedynczo, no bo jednak właśnie lubią to towarzystwo, nie? Więc no nie trzyma się ich samopas, a z drugiej strony, kiedy się je trzyma w kupie, to bardzo często mają konflikty. I to nieważne, kogo by się nie wybrało. No my wybraliśmy akurat dwa samce, więc jest misio samiec i bąbel samiec. Natomiast to niezależnie od płci, czy by to były samce, czy by to były samice, to tak naprawdę i tak by się gryzły, i tak by się gryzły, i tak pewne konflikty by tam były. Więc no, bąbelek, się rozpychasz tym tłustym zadziszczem. Zaraz bym misiowi też postarał się tą herbatkę dać, bo może by to chciał se coś hapnąć. Bąbeluś, czekaj. Misio, zobacz misio. No zobacz, herbatka dla ciebie, no. O, teraz się misio napije. Żeby się nie spłoszył. To troszeczkę się zamknę. No i właśnie. I to jest ten problem. To właśnie ten problem przyszedł teraz. Bąbel, szatan z ciebie wyłazi. No, z tego co widzieliście, misio też się tak lubi takiej herbatki napić, ale dla niego to nie jest aż taki wielki szał. Dobra, na razie im to zabiorę, potem jeszcze wróci to na wybieg, ale to po jakimś czasie. Chcesz się jeszcze napić? To grzmotaj to, bo będę zabierał. Zacząłem mówić o tym, że wielki problem nastąpił innej natury i maści, to znaczy na gruncie konfliktów między nimi. Teoretycznie nie jest źle, bo tam ludzie piszą, że świnki to potrafią się gryźć, że potrafi do krwi nawet dochodzić, wiecie, uszy se gryzą i tak dalej, więc nie jest jakoś idealnie. No, ale z drugiej strony u nas nie jest tak źle, u nas teoretycznie nie gryzą się. To nie jest tak, że misiek jest bardzo zastraszony i się boi bąbla, no bo wiecie, misiek był schorowany, jest schorowany delikatnie cały czas, przez całe swoje życie, więc jest słabszą świnką, jest mniejszą świnką, o te 300 gram chyba z tego co pamiętam od bąbla. Bąbel jest silniejszy, bąbel jest większy, więc bąbel został samcem alfa w tym stadzie, że tak powiem. No nie licząc mnie oczywiście, bo to się, takie rzeczy to się rozumieją same przez się. No tak czy inaczej, ostateczna rzecz jest taka, że no niestety bąbel mocno miśka dominuje. No i skacze na niego, no i goni go czasem, grucha, przestępuje z nogi na nogę. No czytałem o tym, to są takie właśnie mechanizmy typowe dla świnek, jak sobie chcą hierarchię ustalić. Problem polega na tym, że to nie ustaje z czasem, no wręcz przeciwnie, no to cały czas narasta i czasami to już potrafi być tak, że misiek już piszczy, no bo już jestem zmęczony, już po prostu jest taki, no czasami mu się zdarza taki dzień, że już dosłownie jest zastraszony, już ma tego dosyć, a bąbel cały czas gdzieś go tam gania, skacze na niego. I ostatnio mieliśmy nawet tak, że zaczęliśmy się mocno martwić, bo wracamy do domu, gdzieś tam byliśmy, nie wiem, chyba w kinie czy coś. Nie, przepraszam, źle powiedziałem. W nocy, dosłownie obudziły nas w nocy. Środek nocy, gdzieś tak, nie wiem, czwarta, piąta nad ranem, zaraz przed moją robotą. Nagle się obudziłem, no było jakiś potężny
pisk słychać z pokoju, taki kurde, że no krzywda się dzieje, tak? Zerwają się na równe nogi, biegnę do nich, bo one w innym pokoju są niż my śpimy. No i co? Niby się nic nie działo, ale prawdopodobnie bąbel gdzieś go tam użarł, bo potem misio normalnie kulał. Nie chodził za dużo i widać było, że go łapka boli, bo miał taką podniesioną, często ją tak podnosił na ziemię. Inna kwestia. Bąbel, serio, teraz takie zbereźne rzeczy będziesz robił? Na Boga! Toaleta to po tym! Widać było, że go łapka boli. Ja tam niby sprawdzałem, no starałem się miśka oglądać, czemu nie wiem, jakaś drzazga nie weszła w te opuszki, w te takie poduszeczki od spodu, no ale nic nie widziałem. No i kulał, wyraźnie nie biegał, potem tak powolutku chodził i mało chodził ogólnie. No ale chyba to już tak delikatnie przemija, no bo dzisiaj jak już je wypuściliśmy, to już tak sobie hasał i chyba to nie było nic poważnego, jakaś poważna kontuzja. W każdym razie, no mamy takie delikatne problemy, że cały czas ten bąbel gdzieś go tam chce dominować. Więc nie wiem jak się to skończy, ale na razie to wygląda tak jak wygląda. Jestem z powrotem. Prawda dziejowa jest taka, że mi się zapełniła karta pamięci i przyznam szczerze, nie wiem na którym etapie materiału ucięło mi komentarz. W każdym razie, no będę ględził dalej tak losowo od takiego ogólnego momentu, który ostatnio zostawiłem. No mówiłem o tym, że się gryzą po prostu i że o tym, no delikatne takie problemy są. Niby nie jakoś potwornie mocno. Nie wiem, co mam z tym zrobić, bo prawdę mówiąc, no pytaliśmy weterynarza parę razy, no ale weterynarz mówi, że muszą sobie to same ustalić, nie? Że do momentu, kiedy się krew nie leje, no to po prostu no muszą siedzieć razem i jakoś się tam tolerować. No a w momencie, jakby rzeczywiście już dochodziło do rękoczynów, to po prostu je na chwilę oddzielić. Więc staramy się tak robić. Rzeczywiście, jak już mocno bąbel za miśkiem lata, to po prostu je oddzielamy. No ale czy jest to takie idealne rozwiązanie, też ciężko powiedzieć. No i tak to z nimi jest, z tymi miśkami. Ogólnie sobie żyją, królują, chociaż tego nie widzicie, bo wlazły się, skitrały i to chyba będzie koniec tego materiału. Gdzieś tam se siedzą w każdym razie. Widać bąbla? No widać bąbla. Teraz to już na pewno go widzicie. No, raczej go widać. Bąbla ciężko przeoczyć, tak bym powiedział. No i to tyle. Taki to materialik na dzisiaj. Jeszcze jeden mamy problem ze świnkami. Tylko też nie mam bladego pojęcia, jak go rozwiązać, ani czym on jest spowodowany. I też żeśmy to mówili naszemu weterynarzowi. Być może jeszcze jakieś, nie wiem, prześwietlenia będziemy robić czy coś. Ale po prostu nie wiem, czy zauważyliście, bąbel kiedy pije, albo no czasami, nie no raczej kiedy pije, to się bardziej zdarza, że tak rusza główką na lewą stronę. Tak jakby mu coś tam uwierało. No niby sprawdzaliśmy ten pyszczek, nic tam nie ma, żadnych jakichś resztek czy czegoś wbitego. No ale z drugiej strony taki ruch tajemniczy robi. Czym to jest spowodowane? Ciężko powiedzieć. No weterynarz też pooglądał, powiedział, że jak dla niego, no to nie ma wyraźnego powodu, żeby się tak działo. W każdym razie, no podejrzenie weterynarza było takie, że może bąbel też trochę choruje i może mu się delikatnie jedno łóżko przytyka i dlatego właśnie takie ruchy wykonuje. Natomiast, no czy to było prawda, no wyleczyliśmy go i dalej takie ruchy gdzieś tam się pojawiają. Więc nie wiem, jak macie jakąś poradę, możecie pisać w komentarzach, no my tam postaramy się jeszcze radzić specjalistów, że tak powiem, czyli właśnie weterynarzy. Może coś tam jeszcze ciekawego wymyślą. Nie wiem, czy to tak wyjdzie, bo może mi chycnąć zaraz. Misio, co się tak kitrasz? Co się kitrasz, ty sierściuchu? Świnioku, ty. No, pokaż się. Pokaż się do kamery, żeby ludzie widzieli, że masz twarz. No co ty taki zestresowany? Nie, nie będzie to tak dzisiaj. Nie będzie chyba ujęcia dobrego. W każdym razie, no, misio jak to misio. Też taką śmieszną świnką jest. Ma takie uszka. Powiedziałbym takie kremowe. A jak się mocno podekscytuje czymś, czy jakoś, nie wiem, się podnieci, czy coś, na przykład jakieś smakołyki mu się daje, to wtedy te uszka tak zachodzą krwią, się takie robią różowiutkie, śmieszne. Widać, że to ukrwienie wtedy jest. Czy ty mi się, misiek, zlałeś teraz w tym momencie? Przepraszam bardzo. Przepraszam. Oj, nie wiem, ja to muszę sprawdzić zatem. Chyba czas już kończyć, naprawdę. Taki to materiał na dziś, ludziska. Niby o niczym, ale wiecie chociaż co w trawie piszczy, wiecie co tam się z naszymi świnkami ostatnio dzieje. Czym ta się? Na razie. Nie chycaj!